Wiesław Raga, były piłkarz Widzewa Łódź, ale także tej młodzieżowej reprezentacji, która no bądź to bądź osiągnęła olbrzymi sukces. Meksyk 83 i brązowy medal. Pan był tam kapitanem drużyny. Ja byłem kapitanem tej drużyny od samego początku, kiedy powstała ten rocznik 63. Byłem kapitanem na Mistrzostwach Europy w Finlandii, gdzie zajęliśmy czwarte miejsce i później na mistrzostwach Świata w Meksyku, gdzie zajęliśmy trzecie miejsce. Także w każdym z tych meczów, tam ponad 60 meczów, które rozegrałem, byłem kapitanem tej reprezentacji. A na Mistrzostwach Świata jako właściwie chyba, nie wiem, z naszej drużyny chyba jeszcze jedna osoba była taka, która zagrałem całe 6 meczy w całym składzie, czy tam po 90 minut, plus do tego dogrywkę mieliśmy z Koreą Południową 30 minut. Także od pierwszej do ostatniej minuty grałem na tych mistrzostwach. Jakie wspomnienia związane i z jednymi, i z drugimi mistrzostwami? No te w Finlandii to raczej takie, dobrze, że wynik zrobiliśmy, to czwarte miejsce Europy, ale to zawody robione w państwie, które za bardzo za piłką nie jest. Tam hokej raczej, łyżwy, narty to tak, ale no już wyjazd do Meksyku to naprawdę była wielka sprawa, bo no tu widzę w Polsce, szkoda, że mało kibiców jest na meczach, bo nie widać, tylko na meczach reprezentacji Polski są ci kibice. A na meczach w Meksyku, na naszych nawet meczach, gdzie było po 20, 30, 40 tysięcy, już nie wspomnę o meczu finałowym, gdzie na stadionie Azteku było 110 tysięcy ludzi, Argentyna z Brazylią. To teraz mówimy, że stadion Widzewa pięknie wygląda, duży jest. Niech sobie ktoś to podaje te słupki i sobie ustawi parę takich stadionów Widzewa i wtedy będzie miał takie pojęcie, ile ludzi tam chodziło na te mecze. Czy w Meksyku to był aż brązowy medal, czy tylko brązowy medal? Bo tam naprawdę taką przysłowiową paczkę mieliście bardzo solidną, piłkarzy. Z jednej strony, wyjeżdżając na te Mistrzostwa Świata, w Polsce nikt nie wierzył w to, że my zrobimy taki wynik. A tam na miejscu się okazało, że właściwie my mogliśmy grać w finale, bo niewiele brakowało, bo przegraliśmy w półfinale z Argentyną 1-0 i ja miałem sytuację, Jasiu Dobrowolski miał sytuację, że my ten mecz mogliśmy wygrać i mogliśmy zagrać w finale. No ale i tak żeśmy się cieszyli z tego brązowego medalu, bo w Polsce naprawdę przed naszym wyjazdem niektórzy z PZPN-u mówili, że wstyd jechać z taką reprezentacją, bo nas będą ogrywać czy coś. A my żeśmy pokazali, że też umiemy w piłkę grać. Chciałbym, żeby teraz w jutrzejszym meczu z Senegalem nasi zagrali tak, jak my żeśmy zagrali z Wybrzeżem Kości Słoniowej. To tam ci jedni i drudzy mają blisko tam do siebie, nie? Także niech zrobią taki wynik 7-2 i będziemy się bardzo cieszyć. Pan jest podobno z tych osób, które bardzo dobrze pamiętają różnego rodzaju anegdotki. To która tam gdzieś najbardziej taka utkwiła, czy w Finlandii, czy w Meksyku? Znaczy, no w Meksyku myślę, że to było tyle piękny wyjazd. Może nie, to nie jest anegdota żadna, ale to jest piękny był wyjazd, bo zrobiliśmy bardzo fajny wynik. Poznaliśmy trochę tego kraju, takiego egzotycznego dla nas. Trzeba powiedzieć, że to były inne czasy, prawda? Żeby wyjechać sobie tam do Meksyku czy gdzieś, no to trzeba było mieć pieniądze, to były inne czasy. Po mistrzostwach zostaliśmy tam jeszcze 3-4 dni, bo tak mieliśmy samolot załatwiony, że musieliśmy czekać. Pojechaliśmy, pozwiedzaliśmy na przykład miasto Azteków. Także to były naprawdę wielkie, wielkie przeżycia, wielka frajda. No a do tego do dzisiaj zachowały mi się pewne pamiątki po tym wyjeździe. Mam sombrero, wszyscy wróciliśmy z sombrero, medal, plakat taki główny ten organizatorów. Do dzisiaj mam koszulkę argentyńską, na przykład szkocką i polską. Także no, boję się ich zakładać, tej polskiej na przykład, bo boję się, żeby raz czy się w nią zmieszczę, a dwa czy po prostu szwy wytrzymają. Na zakończenie zapytam, widzi pan polską reprezentację obecną U20, prowadzoną przez trenera Jacka Magierę, że no, da radę awansować do 1/8 finału? Ja myślę, że teraz jest o tyle łatwiej, że wchodzą po dwie drużyny i później z punktami, tak? Także może być tak, że nawet remisując ten ostatni mecz, z 4 punktami będzie można wejść do ćwierćfinału. Na razie takie no,
trudno to jest ogarnąć poziom gry naszej reprezentacji, bo z Kolumbią byliśmy dużo słabszym zespołem, przegraliśmy to zdecydowanie. Z Tahiti to jest trochę inna piłka jeszcze, gdzie ci chłopcy są dużo, dużo słabsi jednak, jeśli chodzi o przygotowanie. A Senegal będzie ciężką drużyną do przejścia. Bardzo bym chciał. Wierzę w to, że do ćwierćfinału dojdziemy, a tam już naprawdę będą fajne reprezentacje, fajnie grające i będzie ciężko. Życzę chłopakom, żeby zrobili lepszy wynik niż ja ze swoją reprezentacją zrobiłem, bo ja tak mówię ja ze swoją, bo byłem kapitanem chłopaków. Życzę im tego, żeby doszli do finału, żeby zrobili złoto, ale będzie ciężko. Jedno, co możemy zrobić, to po prostu im kibicować, tak jak na razie w tych dwóch meczach kibice na Widzewie dopingują nasz zespół ekstra. Także trzymajmy kciuki i miejmy nadzieję, że to będzie wykonanie takie jak z Tahiti w meczu z Senegalem, a nie z Kolumbią.